Monitor Czarneckiego, Bruksela, gmach Paleontropejskiego, Rewirc. Jeżeli ktoś Państwu przeszkadza, to w tle te głosy Dawid Maria Sassoli, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, ale już ta grupa nas opuszcza, więc będzie ciszej. W ręku mam książkę wydaną lat temu, no prawie 29 lat temu w Londynie. Książka Ryszarda Czarneckiego, Droga do Polski. Tak wyglądałem, jak byłem młody, no, szczuplejszy, nie ma też siwych włosów. A mówię o tej książce, ponieważ właśnie przygotowuję jej reprint. Ukaże się niedługo. Kiedy będzie mieć premierę wydawniczą? Mam nadzieję, że w tym roku, ale tak naprawdę nie wiadomo. A przygotowuję ją także będąc w Brukseli, choć przed chwilą wróciłem z posiedzenia Komisji Kontroli Budżetu, KONT. Wystąpienie bardzo krótkie komisarza belgijskiego Didiera Reindersa mówił o prokuraturze europejskiej. No, ma doświadczenia z prokuraturą, bo przecież służby specjalne Belgii zarzuciły mu korupcję, kiedy jeszcze był szefem MSZ-u Królestwa Belgii, korupcję przy powstawaniu ambasady jego kraju w jednym z krajów afrykańskich. Pisały o tym belgijskie gazety Le Show, frankofońska i flamandzki The Tide. A mówię o tym, ponieważ pan Reinders teraz tak poucza Polskę, co jest praworządność. No, prawdę mówiąc, byłoby dobrze, gdyby zaczął od siebie. Proszę Państwa, prace parlamentu toczą się po części zdalnie, ale coraz więcej jest tu europosłów. W przyszłym tygodniu dwa ważne wydarzenia, w tym samym czasie posiedzenie parlamentu, środa i tuż potem w piątek szczyt Unii Europejskiej, ale on będzie zdalny, chociaż miał być już po raz pierwszy w okresie pandemii z udziałem szefów rządów i szefów państw 27 krajów członkowskich Unii. Będzie jednak zdalny. Co to oznacza? No to oznacza, że żadnych konkluzji nie będzie, żadnego dealu finansowego nie będzie. Gdyby był szczytem takim normalnym, czyli przyjeżdżają przywódcy poszczególnych państw, rządów, a mają czas i miejsce do negocjacji kuluarowych, bilateralnych, regionalnych, to być może jakiś kompromis by został utarty, no ale w szczycie zdalnym będzie to 27 monologów, no plus oczywiście wystąpienia szefa Rady, szefa Komisji, może szefa Parlamentu Europejskiego, tego, który właśnie nam przed chwilą przeszkadzał. Natomiast nie ma mowy, żeby w przyszłym tygodniu klepnąć propozycję pani von der Leyen, odnośnie Recovery Fund, czyli Funduszu Odbudowy. To dopiero koniec czerwca, a może i lipiec. Trudno się zresztą dziwić. Polska jest w bardzo dobrej sytuacji, jesteśmy trzecim beneficjentem. Dla nas to najlepiej, żeby to już od razu zostało wszystko zakojowane ostatecznie, żeby to już stało się. Ale na przykład Węgry, nasi bratankowie, mając kraj w sensie populacji bardzo podobny do Portugalii, różnica 800 tysięcy, otrzymać mają dwa razy mniej pieniędzy. Nie dziwmy się, że Budapeszt się wścieka, jest to dość oczywiste. Tych krajów niezadowolonych jest więcej, nie tylko te cztery z klubu skąpców, czyli Holandia, Dania, Szwecja i Austria. Walka o pieniądze trwa, maski spadły, teraz już nikt nie mówi o solidarności europejskiej, o europejskiej integracji, tu chodzi o pieniądze, realne pieniądze na całe 7 lat, stąd walka jest twarda i brutalna. To tyle w monitorze Czarneckiego, za tydzień spotkamy się znowu w Brukseli.